Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a jest nim dziś Maciej Klociński. Dzień dobry. Dzień dobry. Po imieniu i po nazwisku powinnam podać wiele tytułów. Nie tylko krzewiciel muzyki retro, wokalista, multiinstrumentalista i instruktor w Centrum Kultury w Żerardowie. Ale chyba głównym dzisiaj do naszej rozmowy jest to, że organizator 12. już Festiwalu Śpiewających świątek, Festiwalu, który z roku na rok, mam wrażenie, ma coraz więcej nie tylko nie tylko fanów, ale i uczestników, co spowodowało, że już od pewnego czasu no, liczba miejsc musiała zostać ograniczona. Ale zanim o uczestnikach, to w ogóle o idei festiwalu, który w Żyrardowie wpisał się już chyba w historię tego miasta i po raz 12 19 listopada wybrzmi na scenie Centrum Kultury. Dlaczego? Po raz dwunasty. Czy naprawdę jest takie zainteresowanie piosenką retro, ale nie tylko piosenką retro? No właśnie festiwal rozrasta się, zmienia swoje formy z roku na rok. Za każdym razem jest inny i to mnie też bardzo cieszy, bo ja nie lubię nudy ani monotonii. W tamtym roku mieliśmy piękny festiwal w stylu retro, dlatego, że Centrum Kultury w Żyrardowie otrzymało taką nagrodę Złoty Liść Retro w ubiegłym roku. A w tym roku formuła jest zupełnie dowolna i festiwal Właśnie, jak już wspomniałaś, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko w naszym mieście, bo ma formułę ogólnopolską, więc mamy też gości z innych miast, co bardzo cieszy. To prawda, ja od kilku lat przyglądam się festiwalowi, uczestniczę w nim no, jeszcze jako słuchaczka, bo te dziesiątki lat do, do siąt lat jeszcze mi daleko. Długo, długo jeszcze. <gry> tak, dziękuję bardzo. Niemniej tych siątek naszych śpiewających jest rzeczywiście dużo i festiwal z roku na rok, jak już wspomnieliśmy, rozrasta się i przyciąga osoby nos całej Polski. W zeszłym roku pani Arleta Krulak, jeżeli dobrze pamiętam, została laureatką tego festiwalu, a ona z niedalekiego, ale jednak z Grodziska Mazowieckiego z okolic, ale było też sporo uczestników, nawet takich, którzy z Bieszczady zjeżdżają do Żyrardowa, żeby wystąpić. Czy my już znamy tegorocznych ym, zakwalifikowanych do konkursu? Skąd są? Ilu ich będzie? W tej chwili trwają jeszcze prace jurorów nad tym, żeby wyłonić osoby, które będą występowały w konkursie w którym to będzie koncert finałowy, koncert, jakby finał będzie jednocześnie jeszcze konkursem. Mhm. Więc nie znamy jeszcze dokładnej listy występujących osób. Niedawno zakończyło się składanie wszystkich zgłoszeń. W tym momencie właśnie jurorzy pracują nad tym, żeby, żeby te osoby wyłonić, które zaśpiewają, we, wezmą udział w konkursie. To też ważne, że zmieniła się formuła, bo kiedyś, na samym początku festiwalu, uczestnicy zgłaszali się, przychodzili, śpiewali i wtedy był ten wielki finał, jednocześnie będący konkursem. Tu od dwóch, trzech lat jest tak, że trzeba ówcześniej przysłać swoje nagranie, zgłosić chęć udziału i jury pracuje nad wyborem tych laureatów, którzy zaśpiewają podczas finałowego koncertu, więc wspomnijmy jaki jest temat tegorocznej piosenki, bo tak jak w zeszłym roku była piosenka retro, w tym roku jest coś nowego, no i też kto zasiada w tym jury, a wiemy, że to nie są ludzie z przypadku, tylko bardzo wyselekcjonowana komisja. No właśnie od tego roku dokładnie jest ta formuła, żeby wysłać filmik. Wcześniej to były dwie piosenki i występowali wszyscy, którzy się zgłoszą, co powodowało, że festiwal trwał pół dnia. To było bardzo męczące, nie tylko dla załogi, która naprawdę robiła i robi wszystko, żeby ten festiwal wyglądał jak najpiękniej, naszych wspaniałych kolegów z Centrum Kultury, ale przede wszystkim dla uczestników, bo proszę sobie wyobrazić, o której ktoś musiał przyjechać, próby były kilka godzin przed festiwalem, a festiwal trwał 4,5 godziny. Powiedziałem, tak nie może być, musimy zrobić trochę Inaczej. W tym roku jest jedna piosenka, bo to w zupełności wystarczy do tego, żeby komisja mogła ocenić czyjś występ. Nie potrzeba dwóch piosenek, a piosenka jest dowolna. Każdy może śpiewać, co chce, w dowolnym języku. Nie dyskryminujemy żadnego języka. Zapraszamy wszystkie gatunki muzyczne. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie gatunki, na muzykę autorską, czyli czy poezję śpiewaną, czy formy melorecytacji. W ogóle wszystko jest dowolne w tym roku. Zapytane zostałem o jurorów. Jurorzy są rozkoszni, wybitni, wspaniali. I też moją ideą było to, żeby oni reprezentowali różne gatunki muzyczne. Zacznijmy od kobiet. W jury zasiądzie Elżbieta Marciniak. Profesjonalna aktorka, artystka Estrady, która występowała nie tylko w Polsce, ale też za granicą w zespole Progres, to jest Alibabka z tego pierwszego jeszcze składu Alibabek. No i artystka, która zna się na pracy nad piosenką, ją Bardini, był taki Aleksander Bardini w szkole teatralnej, jeszcze Państwowej Wyższej, zapraszał ją na lekcje pokazowe dla swoich studentów, żeby pokazywała, jak śpiewać piosenki. Więc ona od pracy nad piosenką nad dykcją, emisją głosu, wie wszystko, bo też wiele lat uczyła ludzi śpiewać. Więc jest to y, pani taka cudowna, naprawdę jedna z tych ostatnich prawdziwych gwiazd, prawdziwych gwiazd piosenki, takich artystek, rzemieślniczek z tamtych starych kabaretów, bo brała udział w bardzo wielu programach, kabaretach i y, 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 y tak dalej, w programach telewizyjnych. Dużo by mówić, ale napisałem artykuł o niej, to można sobie przeczytać, Elżbieta Marciniak I posłuchać o niej też audycji radiowej oraz jej nagrań, które ja udostępniam na YouTube. Następnym jurorem jest Paweł Stasiak, zespół Papa Dance, a dziś Papa D. Mój kolega też, z którym poznałem się w telewizji, a wspaniały estradowiec z ogromnym doświadczeniem w muzyce pop. Z zespołem zjeździł cały świat, a jest żyrardowianinem, więc idealnie pasuje do nas. No i też bardzo chętnie zobaczy, jak tutaj osoby, które się zgłosiły, śpiewają i że Zobaczy, że kochają śpiewać, tak naprawdę. I jest to wspaniały też juror. Trzecim wspaniałym jurorem jest, uwaga, pracownik Centrum Kultury i pan Pero. Na pewno państwo znają, bardzo znany lokalnie, Zbyszek Perka, czyli pan Pero z gitarą. I to jest piosenka turystyczna, taka harcerska, biesiadna, i przede wszystkim pedagog również uczy nie tylko młodzież przede wszystkim grać na gitarze, ale też uczy śpiewać i jest również wspaniałym kolegą, który ma tę sztukę, że tak powiem estradową, piosenkową na co dzień. To on, on się tym zajmuje. Więc fachowe jury, wspaniałe. Ja poprowadzę ten koncert laureatów i no i oczywiście zajmuję się wszystkimi sprawami organizacyjnymi. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna osoba w dwunastej edycji festiwalu śpiewających ksiątek. Myślę, że osoba, na której imię i nazwisko każdy ma w sobie zachwyt i myśli o. Irena Santor. Co prawda pani Irena nie wystąpi, niemniej będzie się przysłuchiwać laureatom, uczestnikom tego konkursu. Nie wiem, czy wszystkim, czy tylko tym wybranym. 19 listopada zawita do Centrum Kultury w Żyrardowie. No i w jakiś sposób też uświetni ten festiwal swoją osobą. No właśnie, pierwsza dama polskiej piosenki przyjeżdża do nas po to, żeby słuchać i oglądać występy naszych konkursantów. Jesteśmy zaszczyceni tym, że, że pani Irena zupełnie zgodziła się. Zrobić to honorowo, czyli bezpłatnie, nie chciała żadnego wynagrodzenia, chciała po prostu przyjechać, posłuchać, co jest absolutnym fenomenem, bo wielokrotnie przy organizacji innych imprez, nie mówię tu o siątkach, bo bo taka sytuacja nie miała miejsca, natomiast jak proponowałem udział Gwiazdą, naprawdę wszyscy chcieli zawsze pieniądze i to stawiali warunek. Natomiast tutaj pani Ryna sama, że tak powiem, zrzekła się tego honorarium, które zaproponowaliśmy, co było dla nas niesamowite jest zaszczytem, że ona po prostu chce przyjechać, zobaczyć, usłyszeć, jak śpiewają ludzie i wspierać ich w, w ich dążeniu, powiedzmy, do sławy, czy przynajmniej do, no, żeby z nami się tu podzielić swoją twórczością. Myślę, że to dążenie do sławy to słuszna uwaga i, i taki cel też, którzy stawiają sobie uczestnicy, bo warto powiedzieć, że mimo, że mają 100 lat, czyli 50, 60 i więcej, to nikt nie powiedział, że nie można w tym wieku zrobić kariery. I festiwal śpiewających siątek jest o tyle wyjątkowy, że to pokazanie, że ci, którzy mają już te siąt lat, nie muszą śpiewać tylko kołysanek wnukom i ewentualnie gdzieś tam dla własnej przyjemności, tudzież pod prysznicem, tylko właśnie pokazywać ten talent, który bardzo często wcześniej był ukryty z różnych powodów, a to dzieci, a to obowiązki zawodowe, a teraz jest ten czas, żeby właśnie zaprezentować swoje możliwości, swoje umiejętności i podzielić się Myślę, co ważne, tą piosenką, która nie chcę powiedzieć, że zanika, ale bardzo często w codzienności nam umyka bo to też chyba ważne, że uczestnicy zazwyczaj wybierając piosenki, sięgają do tych sztandarów. Anna Jantar, Irena Santor, Krystyna Prońko, więc tych artystów jest naprawdę wielu i oni ich nam przybliżają, więc to też myślę cenne. Więc ta kariera otworem stoi, co zresztą widzimy po poprzednich laureatach festiwalu. No właśnie, chcę tu wspomnieć o jednej nagrodzie, która czeka na zwycięzcę i która właśnie jest takim krokiem do tej kariery, czy, czy, czy czymś bardzo pomocnym w w jej formowaniu, tworzeniu i tak dalej, w spełnianiu tych marzeń. Wpadłem na pomysł i mam ogromne wsparcie od dyrektora Centrum Kultury Łukasza Kasperczyka i prezydenta Lucjana Krzysztofa Krzanowskiego, prezydenta Żydardowa, który nie skąpił też na nagrody. Mamy naprawdę dobre, dobre nagrody. 3000 zł za pierwsze miejsce. Później odpowiednio są kwoty niższe, aż do trzeciego miejsca. Ale tą nagrodą wyjątkową jest teledysk, proszę Państwa. Co Coś, co pozostanie po środkach. Bo dyplom będzie w szufladzie, statuetka będzie się kurzyła, ale teledysk będzie funkcjonował i grał na to nazwisko osoby, która wygra. Później właśnie będzie możliwość nagrania takiego teledysku profesjonalnie, czyli w studio i później też jako telewizja żyrardowska zrobi taki teledysk, no to się nazywa teledysk, a nagranie w studio to będzie klip muzyczny chyba, to się tak nazywa. Więc jest to świetna propozycja i, i dobra nagroda. Mam też nadzieję, że promocja miasta, no bo gdzież indziej można by było nagrać teledysk jak nie w Żyrardowie, jeżeli taki festiwal odbywa się właśnie w tym mieście. 19 listopada Centrum Kultury w Żyrardowie to jest to miejsce i ta data, którą Warto zapisać. Od godziny 17.00 startują przesłuchania, jednocześnie będące koncertem laureatów. Czy wstęp na to wydarzenie jest wolny? Muszę przyznać, że z całą odpowiedzialnością, że wstęp jest wolny jednak dla wszystkich przyjaciół, naszych artystów, dla osób, które chcą po prostu posłuchać. Do tej pory nie mieliśmy problemów z jakimś przeładowaniem miejsca, żeby z powodów bezpieczeństwa zamykać budynek. Takich sytuacji nie było, ale myślę, że też nie, no. Będzie to koncert się ciekawy dla wszystkich Państwa, ale proszę się nie martwić. Myślę, że dla każdego znajdzie się miejsce sala. Jest duża, jednak widowiskowa sala, Centrum Kultury, jeszcze są balkony, także można na balkon pójść, jak nigdy nie będzie miejsca. Czyli dla każdego miejsca się znajdzie, więc spokojnie możemy zapowiadać, że wstęp wolny. Ewentualnie myślę, że na takim koncercie i tak dość często publiczność wstaje, więc jeżeli ktoś będzie miał miejsce stojące, to nie powinien narzekać. Grunt, że się uda zobaczyć takie, takie wydarzenie, taki festiwal, i to jest chyba niesamowite, że mamy mnóstwo konkursów dla dzieci, mnóstwo dla młodzieży, rozwijamy te młode talenty, a ten festiwal nie zapomina o tych talentach gdzieś skrywanych czasem głęboko w szufladzie, czasem głęboko w sercu, a tu. Właśnie jest przestrzeń i czas ku temu, żeby rozwijać swoje talenty, pokazywać i zachwycać. Patrząc na popularność festiwalu, chyba trzynasta edycja. Wchodzi w grę. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. <laughs> szczęśliwa Trzynastka. Tak jak film, piękny film polski, dźwiękowy z dwudziestolecia, z Lucyną Messal, która śpiewała to słynna warszawska Messalka, tak, artystka operetki, taką piosenkę, która może być mottem tego festiwalu. I srebro i złoto to nic. Chodzi o to, by młodym być. Mamy nadzieję, że ta Szczęśliwa Trzynastka właśnie przyniesie nam młodość, bo młodość. Proszę Państwa, jest w nas, a nie to nie jest PESEL, czyli data urodzenia. Młodość jest w nas, i w, w naszych sercach, w naszych duszach, w naszym podejściu do życia. Tak. Mnie się przynajmniej wydaje. A jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to 19 listopada w Centrum Kultury w Żyrardowie może je rozwiać, ewentualnie na rozmowie z Maciejem Klocińskim, który jest moim i państwa gościem, bo myślę, że to człowiek, który może powiedzieć dużo nie tylko o festiwalu śpiewających świątek, ale także o historii i piosence retro. A myślę, że i nie tylko o tym. Tak więc mam nadzieję jeszcze nie raz do usłyszenia na antenie Radia RSC, a na pewno do zobaczenia na 12. Festiwalu Śpiewających Siątek. Bardzo dziękuję tutaj Radiu Wam, RSC, za taką piękną promocję, którą robicie. Dziękuję serdecznie. Z wielką przyjemnością rozmawiam z Tobą i serdecznie pozdrawiam Ciebie i wszystkich Państwa serdecznie, serdecznie pozdrawiam.